Siema, dzisiaj kolejna sekcja zwłok telewizora i nieraz się zastanawiam, za co my płacimy 3-4 tysiące za jakiś tam telewizor, jaki powiedzmy, a nie będę mówił jakiej firmy. No praktycznie nic nie ma, nie? Tikon, płyta główna, zasilacz, dwa głośniki, no i w środku jakieś tam podświetlenie LED-owe, kilka elementów i kilka tysięcy złotych. No cóż. Wszystko idzie na części niestety, czy niestety dla właściciela, a dla mnie pozyskanie podzespołów.